jej rywalką Sujie, dziewczyna, która w tej chwili reprezentuje barwę klubu z Nadarzyna. I będziemy mieli pozostali. A zatem jak wygląda rakietka Licien? Tak, przede wszystkim sprzęt do gry defensywnej cechuje się mniejszą szybkością, a zdecydowanie większą kontrolą aniżeli rakiety zawodników. Zdecydowanie cieńsza, taka, która ma większą kontrolę. To jest ta okładzina czarna. Tak, natomiast strona backendowa. Pienie polskich tenisistów stołowych. Jak trzeba grać przeciwko defensywie? Najlepiej dobrze. To znaczy. No, ale trochę więcej innych przymiotników. Cierpliwie. Cierpliwie, ale przede wszystkim chodzi o możliwość treningu przeciwko defensywie. My w naszym kraju nie mieliśmy. Ale jej trener i menadżer Zbigniew Nęcek wybrał inną drogę przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. To na pewno olbrzymi sukces. Naprawdę Licjan w tej chwili jest w ścisłej światowej czołówce. Jest to zawodniczka, która potrafi wygrywać prawie ze wszystkimi na świecie. Bardzo ważna i w tej chwili prawie każdy obrońca, oprócz tego, że trenuje uderzenia defensywne, trenuje również uderzenia ataku, jak również kontrataku. Zagranie bardzo silnego ataku, tak jak widzieliśmy przed chwilą. Się w strefie około 2 metrów od stołu. Wtedy możliwość grania uderzeń obronnych jest najbezpieczniejsza i najpewniejsza. Wszystkim w końcówkach setów. Rozgrywają w tym terminie mistrzostwa i w wielu krajach zdarza się właśnie taka sytuacja, że w finale zwłaszcza kobiecego singla spotykają się dwie zawodniczki urodzone w kraju, gdzie najlepiej na świecie gra się w tenisa stołowego. Więcej ataku. Mnie się wydaje, że to widać już teraz. Na pewno jest to bardzo potrzebne. Ale myślę, że też nie wszystkie pojedynki Licjan wyglądają. Jeżeli tu będzie działo się coś nieprzewidywalnego. Drugiego seta. Czarnej okładziny niż tej czopowanej? Tak, ja myślę, że właśnie nie zawsze Ksenia jest pewna, jaka rotacja do niej wraca po uderzeniu czopami. W związku z tym wybiera stronę pewniejszą. Pozycje możliwe do wykonania ataku wykorzystywała bardzo pewnie. A więc w dobrym momencie był wzięty ten czas. Ale również atak zmienny. Ona musi dążyć do tego, aby wypracować pozycje, w których będzie w stanie zagrać naprawdę bardzo mocno. Bo widzimy, że tak się stało. No, emocje mogą wziąć górę i nie będzie w stanie nawiązać walki. Ale będzie wygrała częściej przez backhand, bo ciągłe granie w stronę forehandową powoduje to, że nie ma elementu. Za tym, że ona ciągle musi grać tą czarną okładziną, stojąc w tym forehandowym rogu, wydaje mi się, że ona szuka jednak tego backhandowego uderzenia. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że jest pewna, czy ta piłka ma dolną rotację, czy też nie ma.
aby one miały jeszcze większą siłę. W siatkę. Przy siatce. Jest to podanie z boczno-górną rotacją najczęściej, tak aby otrzymywać odbiór długi, a więc przebicie bądź flipa. I do tego, aby wygrać trzeciego seta. Perfekcyjnie. I w tym chyba należy upatrywać tego, czy ta koncentracja i umiejętności będą do samej. Przechodziła na odbiór czerwoną okładziną backhandową, ze strony Ksenii było także przebicie. Coraz ciekawsze akcje. Ja myślę, że w tej chwili ona całkowicie musiała zmienić ustawienie, ułożenie, ratowała się tylko przebiciem. Zdobyta z tego miała obowiązek zdobyć punkt. O zdobyciu pierwszego tytułu mistrzyni Polski, tej właśnie zawodniczki. Się stało. Udało się za pierwszym razem 11-9 wygrywa Lijian i w tej chwili ta najwyżej klasyfikowana w światowym rankingu reprezentantka Polski, naprawdę zawodniczka ścisłej światowej czołówki, faworytka tego turnieju, potrafiła poradzić sobie przede wszystkim z pewnego rodzaju presją towarzyszącą pierwszemu występowi w Mistrzostwach Polski indywidualnej kobiet. Po raz pierwszy w historii finał z udziałem dwóch zawodniczek urodzonych w Chinach. Lijian, zawodniczka, która liczy się mocno w światowej czołówce, pokonała Sudzie 4-0 i wreszcie